Cały czas cię widać. W ostatnich latach starostwo powiatowe w Działdowie przeznacza znaczne kwoty na duże inwestycje w placówkach oświatowych. Przykładem może być termomodernizacja zespołu szkół w Grudkach oraz zespołu szkół zawodowych w Działdowie. W plan dużych inwestycji wpisuje się też oddana hala sportowa w Iłowie. Do listy dopisać można kolejne zadanie, które jest właśnie realizowane. Największy remont odbywa się w zespole szkół w Malinowie. Oprócz tego w tej szkole budowana jest sala gimnastyczna. Termin wykonania prawdopodobnie pierwszy kwartał roku 2013. Hala sportowa z łącznikiem ma być kompleksowo wyposażona oraz przede wszystkim dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczniów oraz mieszkańców powiatu działdowskiego po zakończeniu prac oprócz głównej sali będzie dostępna siłownia, sala fitness oraz szatnie z natryskami. Budowa hali w Malinowie wpisuje się w program modernizacji bazy sportowej na terenie powiatu działdowskiego, który przewiduje budowę jeszcze jednego obiektu. W tym roku już dopniemy sprawy przetargów. Jesteśmy na etapie dokumentacji i przypuszczam, że początek roku 2013 rozpoczniemy budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1. Zanim nowe obiekty zostaną oddane do użytku, do dyspozycji mieszkańców powiatu działdowskiego jest czynne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie.